No, witam wszystkich. Dzisiaj akurat już jestem po pracy. Zjadł się obiad zajebisty. No, co mam powiedzieć? No, tu każdy mi gada, że po co odpowiadasz tej kobrze KRK do tej idiotki. Ona jest chora psychicznie. Tak ludzie mi piszą, ja powiedziałem, że to jest odpowiedź ostatnia. Jak ona będzie dysowała mnie, to już rąbię. Przepraszam, w dupie mam to. Ale to jest, nie jest to ważne. Przepraszam, że tam kogoś tam może uraziłem mocno tym teraz ostatnim filmikiem do Koby KRK, bo widzę, jak łapki w dół lecą, bo każdy tutaj ma do mnie pretensje. Coś wam powiem. Bo ja nie aż tak myślę. Wy to jest chyba spiecenie łapki w dół dajecie, że myślicie tak, że jak będziecie ciągle łapki w dół dawać, to my przestaniemy nagrywać i zamkniemy kanał. Ciężko to jest wasze myślenie na ten temat, bo to i tak to gówno nas obchodzi, te łapki, przeproszeniem. Kto chce w górę dawać, to daje, ten kto nie lubi to w dół, ale niektórzy to nagminnie robią tego powodu, żeby łapki w dół szły ciągle. I tym myślicie, że nas postraszycie, że przestaniemy filmiki robić, to się bardzo grubo pomyliście, bo my nie mamy zamiaru przestawać, tylko robić to dalej, żeby być popularniejsi niż te osoby, którzy nie pokazują swojej twarzy i tam hejtują. Dlatego, a kto ma tam jakieś pretensje do nas, typu pośledzenie jakieś umysłowe czy coś, to odpowiadam, że nie mamy, bo tu każdy ma do nas coś pretensje. To ja was się mogę zapytać, czy ktoś jest chory na głowę? Przeproszeniem. Głupie pytanie zadajecie, ale to jest wasza sprawa, nie moja. Tak mówię. No, kilka dni jak flowu nie nagrywaliśmy, czyli kumba jak nie miałem czasu na robienie. Ale już widzicie, już dzisiaj jest trzeci filmik, będzie wypuszczony. I tak niech będzie. Będziemy to teraz regularnie. No wiadomo, że jakość obrazu nie jest piękna, bo na razie telefon jest w naprawie, przeproszeniem. Coś tam nawaliło i musiałem dać do naprawy, bo tak to z telefonu obraz był ładny, dźwięk już jest lepszy był, pamiętam. Dlatego na razie kilka dni jeszcze będę tak nagrywał, no będziemy nagrywać takim jakością te. Może nie, bo chyba jest lepiej widać nas i słychać nas trochę lepiej tego typu. No, jest tu nasz oficjalny kanał YouTube. Dlatego wchodźcie, już nie pytajcie się głupot, nie pytajcie się nas, czy to jest nasze, czy coś. Czy to nie jest nasze, bo to każdy się tu pyta, że to jest jakiś hejter stworzył sobie konto. To nie jest hejter, nie jesteśmy hejterami, tylko to jest nasze oficjalne konto. Jak nie wierzycie, to wejdźcie na Face'a u nas. Oficjal. Tam jest link na pod informacją też puszczany, bo musiałem zmienić. Dlatego mówię, no wy nagminnie puszczacie łapki w dół z tego powodu, że myślicie, że my się będziemy bali, że my sobie to odpuścimy. Tiger nie odpuści ani Kobra, czyli moja żona, nie odpuścimy sobie i nie odpuścimy tego, żeby nie robić filmików. A kto nie chce oglądać, to jak powiedziałem, niech nie ogląda, niech nie wchodzi w ogóle na kanał, bo każdy to tam wchodzi i jakieś ma pretensje, że kogoś tam atakujemy. No to akurat na te dwie osoby musieliśmy zaatakować do bonusa BGC, bo wszurał do mnie pod filmikiem komentarzem, to ja mu odpowiedziałem. No to sorry, przepraszam. Do Leszcza też to, bo Leszczu też tutaj miał coś do nas pretensje. I tu następna osobna osoba się tutaj dopieprza, ta Koba KRK z Krakowa.
Jak powiedziałem, tak tu każdy mi pisze na fejsie to, że to jest chora jakaś osoba, że próbuje się podbić pod nasze popularność. Tutaj dużo osób tak mówi, ale to jej sprawa, niech zacznie vlogi robić, niech zacznie na tym zarabiać, niż wypuszczać filmiki, przeproszeniem, żartuję, ale tak mówiłem, chce się wybić, chce się lepiej mieć lajków więcej, wyświetleń więcej, niech zacznie jakieś vlogi, recenzje robić, poradniki, nieporadniki, tak jak my robimy. A z drugiej strony ja wcześniej już robiłem filmiki, o wiele wcześniej, dlatego ludzie tu chętnie wchodzą, bo mnie już nie kojarzą, pamiętają mnie z 2012 roku, dlatego chętnie ludzie wchodzą. Później z Kobrą robiliśmy poradniki w tamtym roku robiliśmy filmiki, tak mówiłem, jeszcze jak była blondynką. Pamiętacie, Kobra była blondynką. Tam jest, są filmiki, które są lekko poprzerabiane przez hejterów. Dlatego mówię, moje nasze oryginalne filmiki to my mamy. Mamy to do na rynku zewnętrznym, przez nas robione te filmiki, nie jakieś poprzerabiane i wszystko wrzucane na kanał, żeby nas ośmieszać czy coś. Dlatego nie pytajcie się, czy to jest nasz kanał, bo to jest nasz. O fejsa też się nie pytajcie, bo jak widzicie, że my wypuszczamy film na YouTube, to od razu na fejsa też wypuszczamy od razu, żebyście wchodzili i żeby was przekierowało na stronę YouTube, na nasz kanał. Tak jak mówiłem, informacją pierwszą tam tym, że jest oficjalny nowy kanał zrobiony. Już tutaj zaczynam trochę też robić te filmiki. Przerzucam w ogóle te wcześniejsze filmiki, które były z tamtego konta. Wrzucam tutaj. Na razie muszę tutaj obróbki porobić, tak jak mówiłem. A będzie poradnik, różne poradniki musimy pomyśleć. Z mojej strony to na razie wszystko, pozdrawiam wszystkich tutaj, już nie będę wymieniał ludzi, bo tu piszą na fejsie, że mamy tu kogoś podrozić, tam kogoś pozdrowić. Tak mówię, wszystkich pozdrawiamy, wszystkich tutaj zapraszamy. No i nie chcecie oglądać, to nie wchodźcie w ogóle na kanał, nie wchodźcie w ogóle na linki, jak nie chcecie, to jest wasza sprawa. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło, bo jest faktycznie ciepło, gorąco, wreszcie słońce, a nie ten deszcz ciągle przez te kilka dni, co były wcześniej, o wiele wcześniej, wreszcie ciepło. Pozdrawiam.